Cześć, witajcie z tej strony Grid. Na poprzedniej misji udało nam się zawieźć kontrabandę na stację i całkiem przyzwoicie za to zarobić. Także postanowiłem teraz sobie zrobić tutaj miejsce przywołania i spróbować zarobić ciut więcej. Jak widzicie, misja jest ciągle aktywna. Wygląda mi na to, że jest to może jakiś ktoś na zasadzie eventu, nie mam pojęcia. Tak tylko wszedłem dla pewności jeszcze raz po wyjściu z gry, żeby się upewnić, że na pewno ten kontrakt jest dostępny. Jak widzicie, mogę go wziąć znowu. Także korzystajcie, póki dali nam taką możliwość, nie? Ale spróbujemy się szybko wzbogacić. Może będziemy w stanie sobie kupić na przykład łazika lub coś podobnego. Wtedy byśmy mogli się zabrać trochę bardziej górnictwem zająć. Tym takim na powierzchni planet, a nie tych małych skałek, które ostatnio znajdowaliśmy w jaskiniach. Także tu jest aż tyle hangarów? The fuck. Myślałem, że tu z 3-4 hangary są. Także jak widzicie, production facility mam zaznaczone. Ja jestem na stacji, na której powinniśmy zawieźć kontrabandę. No i spróbujemy temat ogarnąć, nie? Ja bym sprawdzić coś jeszcze, ponieważ na statku zostawiłem jedną paczkę kontrabandy i tą broń, którą znaleźliśmy w poprzednim filmie. Przyznam się szczerze, że po prostu zapomniałem o tym, że to tam jest i statek schowałem, nie? Teraz pytanie, czy te itemki znikły? Nie. Patrzcie, są ciągle. No to nice. Bo kiedyś było tak, że zostawiłem coś na statku, schowałem ten statek, wróciłem z powrotem i się okazało, że tych przedmiotów nie ma, nie? Tutaj widzę, że zostały, więc bardzo fajnie. Zatankujmy sobie. Oczywiście nie zrobiłem tego po wylądowaniu. Byłem za bardzo skupiony na tym, jak znaleźć, gdzie znaleźć, nie? Odpowiednie miejsce, gdzie musimy tą kontrabandę zanieść. Nie mogę. Ciekawe, co? Czekajcie, wyłączmy sobie silniki. Może to jest powodem, nie wiem. Chociaż nie powinno to mieć wpływu, nie? Na to żadnego. A jednak ruszyło. Może faktycznie problemem były włączone silniki, albo po prostu jakiś lag serwera, no. Wiadomo, że tutaj bardzo dużo ludzi zapewne chce dość łatwo się wzbogacić, tak jak ja. Więc możliwe, że po prostu serwer trochę nie wyrabia, nie? Podwozie nie chowam, póki tu jestem. Zawsze myślę, że w jakiś sposób jest w stanie mnie uratować przed rozbiciem się, gdyby faktycznie się tak zdarzyło, że bym się pomylił i na przykład wyłączył silniki, nie? Co już mi się kiedyś zdarzyło, więc nie twierdzę, że nie jest to niemożliwe, nie? Dziękuję.
chcę tutaj wchodzić w konflikty z innymi graczami, nie? Jeżeli o to chodzi. Słuchajcie, wyłączymy sobie naprowadzanie. To nam pokaże trochę więcej miejscówek. I czemu będziemy mogli tam polecieć szybko, nie? Wydaje mi się, że naprowadzanie nas jakby kieruje między tylko dwoma planetami, znaczy się stacją i tą planetą, nie? O, the fuck, za daleko. Trochę przelecieliśmy, nie? To 20 klocków. No nie jest to jakoś bardzo daleko. Ale trochę musimy podlecieć, nie? Także nie będę tutaj was męczył dalej. Tymi trzema minutami lotu mniej więcej. Widzimy się na miejscu. Dobra, zbliżamy się. Zobaczymy, czy nie ma tutaj innych graczy. Nie chciałbym też komuś wchodzić w paradę, ale myślę, że... Nie odstrzeli mi zaraz dupska, nie? Ciągle jej widzę, jest ta C1, która tutaj była ostatnim razem. Jest też ten drugi statek, nie pamiętam jego nazwy. Ale nie ma tej C1. Ale za to jest, tutaj widzę inne. No dość często, nie? Odwiedzana miejscówka widać. Może być troszeczkę ciasno, nie? Jeśli chodzi o graczy, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będą friendly. Teraz się okaże, czy nam od razu na dzień dobry odstrzelą dupsko, czy może jednak dadzą nam troszeczkę pożyć. Nikt do nas jeszcze nie strzela, więc jest ok. Teraz tutaj się nie martwię o komputerowych przeciwników, nie? Bardziej się stresuję, że zaraz wpadniemy na jakiegoś kozaka i mi odstrzeli dupsko. Chyba nie pykło tutaj. Mamy na statku w tej chwili 20 000.
A się chłop poskładał, nie? Dlatego nie lubię właśnie tych statków, bo nimi jakoś się paskudnie ląduje. Dobra, słuchajcie, ja tutaj sobie ponoszę paczuchy. Zostawię włączone nagrywanie, gdyby się coś ciekawego wydarzyło, ale raczej zrobimy cięcie i jak załaduję statek, to do was wrócę. Widzę, kolejny kolega wylądował lub startuje, nie wiem. Ląduje jak najbliżej. Czyli dość ciasno tutaj, nie? Będzie. No w porządku. Kilka paczuch zabrałem. Zobaczymy, czy uda się odlecieć z tym. A ja po prostu tu sobie kiedyś wrócę, nie? Mówiąc kiedyś, mam na myśli za jakąś godzinkę, czy tam dwie. Albo w nocy. Jeżeli by poświęcić tutaj troszeczkę czasu na zbieranie, no wiadomo, że kurczę, no jest taki problem, że cały czas ktoś tutaj nam się pojawia, nam przeszkadza, bo zapewne nie tylko my wyczailiśmy, że jest to dość intratna misja, a to naprawdę można bardzo szybko i bardzo dużo zarobić, nie? Zwłaszcza, że tutaj od punktu, z którym zabieramy kontrabandę do tej stacji, no jest żabi skok, nie? Nic tutaj się raczej nie powinno wydarzyć. Ale faktycznie powiem wam, że serwery dostają tutaj w dupsko, nie? Się przycina troszeczkę jak na tym evencie z Xeno, który był. Ale co by nie mówić, serwer w miarę wyrabia, nie? Trzeba troszeczkę cierpliwości, zresztą widać po zadokowanych statkach, że tutaj dosyć dużo ludzi lata. Ale myślę, że się opłaca mimo wszystko, nie? Pieniądz z tego ładny jest. Myślę, że w godzinkę kilkaset tysięcy byśmy byli w stanie zarobić, jeżeli by nam nikt nie przeszkadzał. No niestety potrzebujemy też troszeczkę szczęścia do tego, ponieważ
Ponieważ, no, jeżeli trafimy na innych graczy, wiadomo, że ten zysk tam się troszeczkę zmniejszy. Czy przydałaby się opcja wyłączania tych znaczników statków, nie? Bo dość mocno, jakby nie patrzeć, przeszkadzają. A mnie w konia zrobili, nie? Myślałem, że od góry będzie wlot. Dalej wylądować. Dobra, teraz zerknijmy, czy damy po raz kolejny raz radę to sprzedać. Gdzie mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć paczek. Teoretycznie powinno wpaść 60 koła za to, nie? Fajne jest to, bo nawet, słuchajcie, tym pierwszym startowym statkiem, jak on się nazywa, Aurora. Dwie, trzy paczki na pewno dacie radę przewieźć. Także nie potrzebujecie dużego transportowca, żeby tutaj zarobić, nie? Parę groszy. A dobra, jedziemy. I teraz oczywiście znowu się zakręciłem. W galerii, nie? To chyba było. A mam na pierwszym piętrze, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dobra, mamy. 6 Drake'a. Mamy 6 jednostek. Officer Van Zandt here. Looks like all the contraband you dropped off made it safely into the evidence hold. Make sure the higher ups know about how much you helped. Thanks again.
No, powiem wam, jak wyglądamy z kasą. 200 coś, prawie 100 tysięcy zarobiliśmy, nie? Na tych dwóch lotach. Kurna, ludzie, zajebiście, nie? Jeżeli chcecie się szybko wzbogacić, myślę, że to jest idealny sposób. Fakt to mówię. Będą przeszkadzali wam inni gracze, nie? Nie w sensie, że strzelali do was, bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś mi chciał odstrzelić dupsko, ale... Kulturka wypada, że nakazuje, nie wypada. Kurde, nie mogę sprzedać. Szkoda. I tej broni, którą zabrałem z tamtego statku, nie będę mógł sprzedać. Teraz sobie ją po prostu wyrzucimy się, nie będziemy pitolić. Jeżeli ktoś chce sobie zarobić, myślę, że jak najszybszym i chyba najlepszym sposobem w tej chwili jest wziąć priority i skonfiskować kontrabandę, nie? Robić to ile wlezie i zajebiście sprawę ogarniecie. Kwestia 100, 200, 500 tysięcy, miliona bezproblemowo. Dobra, słuchajcie, ja wracam do zarabiania, a wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.